Cześć Wam. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co dalej się podziało u mnie po wzięciu topiera matu i o pięknej gonitwie myśli, jaka mnie spotyka i jakie są tego konsekwencje. Otóż tak, wzięłam topiera mat po raz pierwszy, ustaliłam to z lekarzem, dołożyliśmy jako drugi stabilizator. Miałam przez pierwszych kilka dni, co jest typowe jako skutek uboczny tego leku, czy tej substancji. Miałam senność, miałam zmęczenie, miałam myśli rezygnacyjne, bóle głowy i ból gardła. To się utrzymywało kilka dni, natomiast później zaczęły się dziać interesujące rzeczy, a mianowicie pojawiło się przyspieszenie. Pojawiło się przyspieszenie przy jednoczesnym, nadal złym samopoczuciu psychicznym, tak? Czyli taka agitowana depresja. Dla osób, które są w temacie nowe, przypominam, że agitowana depresja jest wtedy, kiedy czujemy się źle, jesteśmy ogólnie zdołowani, natomiast mamy takie pobudzenie w ciele. Tak? Czyli jakby zaczęłam krócej spać, byłam cały czas pobudzona, natomiast właśnie czułam się, że jestem beznadziejna, że nic mi nie wychodzi i tak dalej, i tak dalej. I to podbicie w zeszłym tygodniu osiągnęło w ogóle jakiś zenit, bo pojawiły mi się gonitwy myśli. I te gonitwy myśli były wyjątkowo dla mnie trudne. Miałam nawet Wam nagrać filmik na żywo, ale po prostu nie byłam w stanie kompletnie się skupić, żeby to zrobić. Jak wygląda taka gonitwa myśli dla osób, które nie wiedzą, nie przerabiały? Otóż jest takie wrażenie, nie wiem, czy oglądaliście film Lucy, gdzie tam jakby bohaterka akurat pod wpływem substancji chemicznych zaczyna jakby wszystko odbierać szybciej, 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 tak? Więc ja miałam coś takiego, że miałam wrażenie, że wszystkie możliwe myśli, jakie mam, biorące się nie wiem skąd, płynące nie wiem dokąd, po prostu przelatują przez moją głowę z prędkością samolotu, w ogóle ponaddźwiękową, ponadświetlną w ogóle. I pędzą po prostu tak masakrycznie szybko, że nie jestem w stanie żadnej z nich uchwycić i na żadnej się zatrzymać, po to, żeby móc cokolwiek zrobić. Czyli trochę jest takie wrażenie, jakbyście stali przed kalejdoskopem albo przed wirującą pralką. Czyli w sensie, ja miałam odczucie, że nie to, że mi się kręci w głowie, czy że na przykład jakoś, nie wiem, świat przestaje być stabilny, tak? Tylko to po prostu to się działo tylko w głowie. Takie wrażenie, jakby te wszystkie myśli właśnie biegły, kotłowały się, jakby to wszystko, nie można było właśnie żadnej z nich chwycić. I pierwsze coś takiego zdarzyło mi się właśnie w poprzedni chyba weekend, gdzie stanęłam przed blatem, żeby zrobić sobie kanapkę i nie byłam w stanie jej zrobić, ponieważ natłok myśli, jakie miałam i prędkość, z jakimi się poruszały, uniemożliwiał mi zatrzymanie się na moment, żeby się skupić na tyle, żeby wziąć nóż, chleb i posmarować. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, albo te osoby, które nie mają, czy są sobie w stanie to wyobrazić. W ogóle to, o czym mówię. Nie wiem, na ile to jest czytelne. Kiedy tłumaczyłam to mojemu psychiatrze, powiedział, że zasadniczo tak. Po prostu nie mogłam się zatrzymać i skupić na jednej rzeczy. I dopiero jak wzięłam te leki ziołowe, bo ja biorę Labopharm, dużo osób mnie o to pyta, biorę ziołowe leki Labopharmu na uspokojenie i cały czas mi pomagają. Trochę spowolniło mnie na tyle, że byłam w stanie jakby zacząć rozumieć, co do mnie mówią ludzie. Bo tak to jakby za tym natłokiem myśli słyszałam słowa, które leciały i ja miałam takie poczucie, że jakby ja jestem w stanie zrozumieć
wszystko naraz w tej chwili, jakby cały świat ogarnąć, tak? A tu ludzie do mnie mówią. Jakby ja za szybko myślę w stosunku do tego, co słyszę. Nie jestem w stanie w związku z tym się na tym skupić i nie jestem w stanie tego jakby... Że to się dzieje za wolno w stosunku do tego, w jakim tempie zachodzą procesy w mojej głowie. I to było tak strasznie dziwne i tak strasznie męczące. I potem zadziało mi się tak jeszcze raz, następnego dnia, że miałam wziąć leki, stanęłam przed tym blatem, na którym leżały i znowu ta gonitwa i to wszystko pędzi i w ogóle ja tak stoję i w ogóle i widzę te leki i jakby swoiście nie rozumiem, że one tam są, dlatego że co któraś set myśl jest jakby o tych lekach, a jest przerywana, jakby urywa się i dalej to wszystko pędzi i tak stanę, jest tylko stop, stop. To właśnie jest wielka nauka zresztą Ganga Ji na temat tego, że mojej mistrzyni, na temat tego, że należy sobie powiedzieć po prostu just stop, tak? Żeby się zatrzymać. I u mnie właśnie była ta sytuacja, po prostu stop, stop, ja mówię stop, skup się, skup się, skup się, leki, stop, stop, stop. I tak stałam i sobie tak stopowałam przez ileś czasu, nie wiem ile. Aż w końcu udało mi się na moment jakby zatrzymać, żeby w ogóle łyknąć tę tabletkę, tak żeby się trochę wyciszyć. Żeby w ogóle zacząć normalnie jakoś, żeby percepcję tak nastawić. I co jest najlepsze, że kiedy to trwało już wystarczająco długo i tak pędziło i pędziło, to nagle zrobiło mi się coś takiego typu, wszystko było i nagle piękna derealizacja. Pod tym jestem ja, a reszta świata nie istnieje. W sensie on tam jest, nie? Gdzieś. Ale jest jakby za szybą, daleko, jakby w ogóle był fikcyjny, jakby w ogóle był we śnie, jakby tego w ogóle nie było. Czyli tak jakby najpierw wszystko pędzi, a później nagle klik, wszystko znika, nie? No i mija jakaś tam chwila i niby rozumiem, co ktoś do mnie mówi, niby słyszę, ale to jakby się nie działo naprawdę, jakby mnie nie dotyczyło, jakby było trochę filmem, no właśnie tak mówię, no derealka. I potem znowu wszystko wraca i przez jakąś chwilę jest normalnie, no i potem znowu tego nic pomyśli. No i poszłam do swojego lekarza, powiedziałam, że czuję się po tym topiermacie dziwnie. Lekarz stwierdził, że o ile senność, tak jak tam wymieniałam, bóle głowy, bóle gardła mogą być skutkami ubocznymi, o tyle na pewno topiermat nie powoduje przyspieszenia. Nie powinien powodować i stwierdził, że oczywiście możemy go odstawić, skoro jakby kojarzę to jako pewien zbieg wydarzeń, tak? Natomiast stwierdził, że po prostu zaostrzyła mi się postać stanu mieszanego i właśnie ultra rapid. Także mam jakieś zaostrzenie, czemu ono jest, nie wiem. Będziemy teraz myśleć, co dalej z tym począć. Bo te leki, które w tym momencie biorę, w zasadzie już nie działają. Takie mam wrażenie. Bo cały czas jakby ten stan zmienia mi się szybko. Tylko teraz zmienia mi się szybko pomiędzy jakby napędem na pozytywnie, a napędem na negatywnie i z przewagą tego na negatywnie, tak? Czyli na przykład cały czas jestem pobudzona, dużo mniej śpię, jak na siebie. Pomimo, że ostatnio bardzo dużo rzeczy się dzieje w moim życiu, ale jednocześnie jestem pobudzona, ale mam na przykład stany lękowe. Na szczęście dosyć szybko ustępują, nie trzymają mnie cały dzień, ale budzę się ze stanem lękowym, mam koszmary, mam wrażenie takiego rozdrgania wewnętrznego. Ciężko jest mi się skupić na tym, co czytam. Bo za szybko myślę i ten tekst jakby za wolno, mimo że szybko czytam, to jakby to się dzieje wszystko za wolno. Także tak wygląda gonitwa myśli, tak wygląda takie przyspieszenie, jak już się właśnie dowiedziałam i Wam przekazuję, według mojego lekarza nie jest to po topiramacie, tylko po prostu jakieś takie nowum hadowe mi się wkręciło. No i sobie jest.
Także po prostu dzielę się z Wami takim doświadczeniem. A co będzie dalej, to będę Wam opowiadać. Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Teraz idę w przyszłym tygodniu do lekarza i będziemy kombinować, co dalej. Nie wiem też, czy nie ma trochę z tym takim zamieszaniem wspólnego coś, nie wiem, zmiana pogody, to wszystko, co się dzieje, bo jednak w jakiś sposób siły natury na nas wpływają, a wiem od wielu osób, że ostatnio dużo osób właśnie jest takich rozchwianych bardzo. Napiszcie, jak Wy się czujecie, co u Was słychać, jakie macie odczucia. Ostatnio w ogóle dosyć dużo podróżuję po Polsce, także tak możecie mnie w różnych miejscach spotkać i zastać. I na pewno do połowy października jeszcze tak będzie. Nie mam jakby za dużo wolnego czasu, bo nie jestem prywatnie tam, natomiast po prostu mówię, że tak mogę być. Chciałam też na samym finiszu sprostować tutaj pewną rzecz, ponieważ kilkoro z Was już zwróciło uwagę na to, że podobnież dzwoniłam do jakiejś Ilony, tak? Ogólnie dziewczyna prowadzi sobie również kanał na YouTubie, robiła live'a, no i że podobno ja do niej dzwoniłam i jakieś tam rzeczy opowiadałam. Nie będę Wam do tego linkować, bo to jakby absolutnie się mija z celem i uwierzcie mi, że nie. Natomiast znalazłam ten materiał dzięki serdeczności jednej z osób. No i jakbyście się zastanawiali, to grasuje sobie po sieci laska, która twierdzi, że jest dwubiegunową, podaje się za mnie, no i sobie różne tam fajne rzeczy odczynia. Bardzo bym chciała wiedzieć, kim jest ta osoba. Jeżeli macie jakieś informacje, kto to taki, czemu, to poproszę o info na priwa. Bo jak wiecie, podszywanie się pod drugą osobę jest nawet karalne. Natomiast do tej osoby, jeśli tu jest, to podejrzewam, że odwiedza mój kanał, informacja, że jeśli dowiem się, kim jesteś, to z całą pewnością, i ta sytuacja się powtórzy, to spotkamy się na drodze postępowania cywilnego, ponieważ jest to jakby naruszanie dóbr osobistych, w tym przypadku dobrego imienia drugiej osoby. Także spokojna głowa. A ja tymczasem zapraszam Was, kochani, na mojego Instagrama, zapraszam Was na mojego Patronite'a. Na Twitterze udzielam się trochę mniej, ale też możecie spróbować mnie tam śledzić, bo próbuję troszkę to rozwijać. No i oczywiście najwięcej rzeczy dzieje się na Facebooku. Także tyle. Chciałam jeszcze raz z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie podziękować wspaniałym chłopakom, którzy postanowili wesprzeć mój kanał na Patronite właśnie. Także wielkie, wielkie dzięki za ten gest. Najbardziej tutaj Adamowi, który po prostu zaszalał. No i kochani, trzymajcie się, bo już zaczynam trochę się wyłączać, więc będę kończyć filmik. Na razie, pa!